tak staram się między życiem mrówek a swoim jakąś równowagę utrzymać. Bardzo wcześnie stawiałem sobie pytanie i stawiam je sobie do dzisiaj, dlaczego to mi się przydarzyło. Dlaczego moje dzieciństwo przypadło na okupację niemiecką, a moja młodość przypadła na okupację sowiecką? Dlaczego los chciał akurat czegoś takiego? Pana Rymkiewicza, proszę przeprosić. Pana Rymkiewicza. Był pan członkiem ZPP? Tak, Związek Młodzieży Polskiej był czymś w rodzaju ówczesnego Hitlerjugend. Jednym z podstawowych źródeł było najbardziej i najgłębiej osobistym mojej nienawiści do komunizmu jest to, że komunist właśnie w taki sposób urządził mnie życie. To jest no, dobitne podsumowanie działalności Gazety Wyborczej. Wchodzę na okładkę.